W kolekcji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego posiadamy bogatą kolekcję roślin mięsożernych, nazywanych również owadożernymi czy po prostu drapieżnymi. Są to rośliny, które są zdolne do chwytania niewielkich zwierząt oraz trawienia ich ciał. Są to rośliny zielne, które wytwarzają związki organiczne w procesie fotosyntezy, jednak ze względu na to, że rosną w środowisku ubogim, sole mineralne, zwłaszcza w związki azotu, potrzebują białko właśnie na przykład ze schwytanych zwierząt. W Polsce mamy 13 gatunków roślin owadożernych oraz dwa mieszańce i wszystkie te rośliny są ściśle chronione. Niektórym po prostu również grozi wymarcie. Rośliny owadożerne mają liście przekształcone w takie pułapki chwytające, do których zwabiają owady na wielu różnych sposobów.